Dobry, słuchacze, ja jestem Konrad Noworyta. Witamy w naszym podcaście Crossczek Ice Hockey Podcast i w naszym najnowszym wywiadzie Patryk Krężałek, zawodnik z Sosnowca. Witam wszystkich. Także, Patryku, od razu przechodzimy do, yy, do konkretów. Rozgrzewkowe pierwsze pytanie, bo jesteśmy po Pucharze Polski w Krynicy, a Ty też jesteś z Krynicy. Jak ogólnie oceniasz to wydarzenie? Ogólnie fajnie, naprawdę bardzo pozytywnie. Myślę, że, że wszystkie drużyny, które były na tym turnieju wypowiedzą się dobrze. Sam byłem na finale, mieliśmy akurat wolne, więc, więc na ten finał zdążyłem i uważam, że bardzo fajne. Dla Krynicy bardzo potrzebne, no bo mówię, w Krynicy tego hokeja nie ma od dłuższego czasu, i nawet gdzieś na trybunach, jak stałem, i, i wszyscy tam znajomi podchodzili, to mówią, kurczę, czemu u nas, u nas w Krynicy nie ma hokeja i, i kiedy ten hokej będzie? No, zdecydowanie pozytywne wrażenie. My też byliśmy y, przez wszystkie trzy dni, i widać było, że jest ten y, głód hokeja. Czyli pewnie się ucieszyłeś, jak się dowiedziałeś, że twoje rodzinne miasto. Będzie ten ekstraligowy ligowy hockey gościło, tak? No tak, ucieszyłem się bardzo. W końcu, w końcu Krynica, w końcu coś się dzieje. Szkoda jedynie, że z Sosnowcem się nie załapaliśmy na puchar, żebym, żebym mógł zagrać. No, pokazać się przed własnymi to już jest naprawdę coś, coś chyba fajnego, nie? No, myślę, że <grym> bardzo fajne uczucia, żeby pojechać, zagrać u siebie, przed, przed rodzinami, przed, przed znajomymi. Myślę, że fajne, szkoda, że się nie udało no ale taki jest hokej z Sosnowcem walczymy gdzieś tam w tej, tej dolnej części, no ale tak jak mówię, playoff jest najważniejszy gdzieś tam ta końcówka sezonu teraz będzie najważniejsza i miejmy nadzieję, że za rok możesz będzie ho hokej w Krynicy i, i będę mógł tam grać Oby się tak przytrafiło, ale no Krynica miała i tak swoich reprezentantów w klubach, które występowały, był m.in. Grzegorz Pasiut, tak? No był Maciek jak Bartek pociecha, Radek Galant Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale tak, no fajnie, fajnie. Myślę, że gdzieś tam rozmawiałem z Maćkiem czy, czy z chłopakami, to, to fajnie. Wszyscy wspominają to dobrze i, i cieszyli się, że mogli zagrać u siebie. Mm -hmm. A takie inicjatywy właśnie jak Puchar Polski w mieście, które nie ma klubów THL, uważasz, że to ma sens? Czy lepiej grać na przykład w Oświęcimiu, Tychach i Katowicach te finały? Uważam, że, że fajnie jest przede wszystkim, że te drużyny, które grają w pucharze, nie grają u siebie. Nie, nieważne, czy to jest e, nawet gdzieś stadion, na którym gra jest w THL, i, ale, ale uważam, że też dla promocji hokeja, polskiego hokeja, jest to bardzo ważne, żeby, żeby właśnie pokazywać się w tych, w tych miastach, gdzie gdzie tego hokeja nie ma, i, i może zachęcać miasta, czy, czy tam ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają, żeby, żeby może pomyśleli, o, zróbmy hokej. Myślę, że to, to jest fajne, tym bardziej, że teraz mamy elitę i, i musimy z tego korzystać. No oczywiście, właśnie według mnie Krynica jak najbardziej pokazała, że to ma sens, no bo tam naprawdę dużo osób miejscowych było, byli w barwach KTH i to naprawdę było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, że, że naprawdę ci ludzie przyszli, no widać, że tam jest głód tego hokeja. No, ja się spodziewałem, powiem ci szczerze, że gdzieś tam jak usłyszałem o turnieju, gdzieś tam rozmawiałem z, ze znajomymi, z ludźmi w, w Krynicy, to każdy o tym mówił i, i było widać. Ja też byłem na tym finale, mówię, też tyle osób znajomych, twarzy czy, czy rodziny. Bardzo dużo osób z Krynicy się pojawiało i, i każdy mówi, że jest głodny tego hokeja. No więc nic tylko robić hokej okay, i, i liczyć na to, że, że będzie fajna drużyna, że, że kibice będą przychodzić, a myślę, że po pucharze, tak jak, tak jak zauważyłeś, Ci, ci ludzie na trybunach będą w krynicy. Pierwszy krok już jest, czekamy na kolejne. E, to przejdę już do naszego standardowego pytania. E, na początek, jak w Twoim e, przypadku zaczęła się e, podróż zwana hokejem? Historia w ogóle hokeja. Czy były w ogóle jakieś inne dyscypliny po, sportu po drodze, jakieś hobby może inne? Czy od początku był ten hokej? E... Szczerze mówiąc, myślę, że zawsze był hokej. Tato gdzieś grał w hokeja, w kuzyni i wujek grali w hokeja. Zawsze na każdym zdjęciu jestem z kijem, także od małego mam kij, na głowie i, i tylko wkurzałem sąsiadów z tego, z tego, co słyszę z opowieści rodziców czy tam wujków. To, to zawsze było uderzanie po rurach, żeby, żebym się uspokoił. No, każdy, każdy mnie gdzieś pchał na ten, na ten hokej, także... Myślę, że przede wszystkim rodzina gdzieś tam zainicjowała to, że, że zostałem hokeistą, ale, ale do szkoły podstawowej chodziłem do szkoły sportowej z piłką nożną, więc też ta piłka nożna gdzieś była. Gdzieś grałem w klubach tam naszych miejscowych, gdzieś, gdzieś mnie brali, brały te kluby ze szkoły po, po turniejach tych takich szkolnych, jak to zawsze było. Gdzieś mnie brali, gdzieś tam grałem w tą piłkę, no ale myślę, że, że bliżej sercem było mi do, do hokeja i, i tak zostało. Czyli KTH, a nie Sandecja, jednak. No, jednak nie. Szkoda, że teraz nie ma drużyny KTH, żeby jeszcze pokazać jakieś tam fajne wyniki, bo, bo Sandecja, niestety, teraz trochę gorzej. Mhm. Gdzieś tam, gdzieś tam to kontroluje, nie interesuje się zbytnio polską piłką, ale, ale widziałem, że, że gdzieś tam widziałem, słyszałem, że, że ta Sandecja trochę słabiej. Także, może i dobrze zrobiłem. A to która liga, jak nie polska? Y Oglądam angielską. Myślę, że angielska, hiszpańska, niemieckie już teraz trochę mniej. Jak Lewandowski odszedł, to gdzieś bardziej mm -hmm. rodaków oglądałem, kontrolowałem. Ta, ta włoska też z, z Piotrkiem Zielińskim czy z Arkiem Milikiem gdzieś tam jak y, oglądam, no to, to staram się na to patrzeć. No i oczywiście te turnieje ważniejsze, reprezentacyjne czy, czy Champions League, no to takie mecze lubię oglądać. No oczywiście. A czy w twoim życiu był taki moment, w którym stwierdziłeś, że e, hokej to jest to, co chcesz robić zawodowo? Czy to było raczej takie naturalne, na zasadzie e, były tam te smsy PZ, kadra PZHL i tak kontrakt za kontraktem stwierdziłeś, ok, podoba mi się to, chcą mnie, to idziemy w to? Czy jednak był taki w pewnym momencie, nagle, nie wiem, obudziłeś się rano i myślisz, Dobra, to teraz wszystko na jedną kartę. Ja będę hokeistą w Polsce. Myślę, że nie, że, że raczej było od początku hokej, cały czas to się szło z, z rokiem na rok coraz bardziej. Yy, lubiłem ten sport od, od zawsze. Gdzieś tam pamiętam dawniej jeszcze, jakbym młodszy, dużo bardziej młodszy, to, to nawet zdarzało się płakać na treningach, że się nie chce grać, ale. Ale naprawdę gdzieś to rosło we mnie cały czas i, i po SMS-ie, jeszcze jak dostałem szybko jakieś tam informacje, że, że ktoś tam chce mnie zakontraktować po, po szkole, także to też mnie umocniło w tym. Myślę, że, że początek może nie był piękny w moim odczuciu, bo, bo też pierwszy sezon i w okresie przygotowawczym na, na zgrupowaniu z Piszczel, gdzie, gdzie przychodziłem profesjonalny hokej. Także gdzieś te górki były, ale, ale nie przestawało to we mnie y, gdzieś znikać ten, ten, ta, ta miłość do, do hokeja. Czyli cały czas ten taki chłopięcy zapał w tobie y, płonie, tak? Można tak powiedzieć. Tak, zdecydowanie cały czas czuję to i, i myślę, że, że w tym sezonie też trochę odżyłem i, i jeszcze raz rozpalił się na nowo. No super, fajnie, fajnie takie rzeczy słyszeć. A ty, właśnie po SMS-ie w Kadrze PZHL, też grałeś. To był taki twór, o którym różne są opinie, z reguły skrajne. A jak Ty na to patrzysz, to było fajne, dobre, czy, czy takie upychanie na siłę? No, bo wiesz, tam raczej mecze z góry. Pisane na porażkę. Były no, tam młodzi chłopacy, versus doświadczeni zawodnicy, niekiedy zagraniczni. Czy to było pozytywne pod względem Twojej kariery, czy, czy nie za bardzo? Zależy z której strony patrzeć. bo Gdzieś tam grałem w Katowicach, więc wiem, jak to na obie strony na to patrzyły. Jeżeli zawodnik doświadczony, no to to były mecze, raczej, które musisz wyjść, zrobić robotę, wiesz, że wygrasz, i, i, mi, i mijało to. Po prostu to był mecz taki do odmębnienia. Ale z drugiej strony, dla zawodników, którzy, którzy nie grali w klubach, bo uważam, że też nas dużo było tych, tych zawodników, którzy yy, powiedzmy szczerze, grzali ławę. To też było to w jakimś tam stopniu fajne do właśnie walki o miejsca gdzieś tam w klubach, bo sam po sobie wiem, jeżeli nie grałem, to każdy zawodnik woli grać w mecze. I myślę, że każdy, który nie grał jakby u siebie w klubie, powie, że fajnie, że mógł grać. I my już mieliśmy tak w SMS-ie. W SMS-ie już też graliśmy ekstraklasę, też gdzieś te wyniki były wysokie. Może czasami gdzieś udało nam się zagrać na styku, ale mówię, dla doświadczenia, dla tego. Oswojenia się z ekstraligowym hokejem, z tymi doświadczonymi zawodnikami, na pewno mi osobiście to bardzo dużo pomogło. Ten hokej w mojej głowie zmienił się na dużo szybszy, więcej myślenia, szybszego przede wszystkim i podejmowania dobrych decyzji. Myślę, że nie odbiło się to w wielkim stopniu, ale na pewno mi pomogło wyjść na, na jakąś tam lepszą ścieżkę. A czy można mówić, że w pewnym sensie też hartowało charakter? No jednak, yy, będąc sportowcem, chcesz wygrywać, a tutaj raczej z góry wiedzieliście, że przegracie. Czyli można powiedzieć, ktoś powie: OK, hartowali sobie charakter i teraz są niezniszczalni. Ciężko powiedzieć, że, że hartowaliśmy sobie charakter. Yy. Każdy zawodnik przegrywając mecz to przeżywa. Myślę, że my jako drużyna od razu na starcie z założeniem, że przegramy mecz. Może to mentalnie nas trochę niszczyło, że, że te mecze przegrywamy, ale zależy kto jak do tego podchodził. Ja staram się wyciągnąć jakieś wnioski z tych meczy, powalczyć, pograć, pokazać się z jak najlepszej strony i, i mówię, uczyć się, uczyć się i, i wyciągać wszystko co najlepsze z takich meczy. Mm -hmm. A Liga Open... Większość naszych gości mówi, że, że ona jest w porządku, że ma pozytywny wpływ, bo podnosi się poziom ligi, to się przekłada na kadrę i też każdy tutaj mówi o, o awansie do elity, odkąd, ligi, odkąd ligę Open mamy. Ale ostatnio Jasiek Sołtys, którego chyba z kadry będziesz kojarzył, zakwestionował to. Powiedział, że to nie jest tak do końca, nie? Że, że tutaj my się uczymy od tych. Obcokrajowców. Jak ty na to patrzysz? Myślę, że poprę trochę Jaśka Sołtysa. Uważam, że Liga Open jest fajna. Na pewno nasz poziom gry, poziom ligi na pewno wzrósł. Jest to fajne. Tylko teraz, czy myślimy na ten moment, co będzie, czy, czy myślimy przyszłościowo? Bo jeżeli chcemy myśleć przyszłościowo no to uważam, że jednak zawodnicy, którzy gdzieś się nie łapali, czy tam walczyli o skład, oni zostali wymienieni na obcokrajowców, więc też tej, tej młodzieży tej młodzieży jest ciężej się przebić do składu I, i ciężko, żeby gdzieś, nie wiem, czy w przyszłości, czy za, za parę, naście lat, będzie mieć dobrą młodzież na, na poziomie, jeżeli nie będzie się łapać do, do ligi, do grania na wysokim poziomie. Gdzieś, pamiętam jak Grzesiek Pasio mi powiedział, że bodajże zaczną w wieku 16 lat w ekstraligowej drużynie, więc też nie, nie mówiąc, bo na pewno Grzesiek miał dużo większe umiejętności niż, niż niektórzy teraz nawet. Yy, także, ale mówię, no to, to jest ten moment, gdzie, gdzie musimy popatrzeć w dwie strony. Liga na pewno fajnie, każdy poszedł poziomem tych zawodników, którzy się łapią, którzy mają drużyny i którzy grają. Ale co z zawodnikami, którzy mają wchodzić do składu. Bo patrząc na, na pierwszą ligę. Yy, tam zawodnicy też nie mają profesjonalnych kontraktów. Też są no, bardziej to wygląda na zagrajmy sobie mecz w weekend, potrenujmy ileś razy w tygodniu, ale nie ma tej pracy dużo. Każdy musi iść do, do dodatkowej pracy, więc ciężko, no, ciężko, jest, e, ciężko jest powiedzieć, co będzie za, za parę lat, jak, jak braknie tych zawodników, Polaków. no Bo myślę, że to jest, to jest e, gdzieś tam kluczowe pytanie. Co będzie kiedyś? No tak, no bo właśnie odkąd ta Liga Open jest, to rzeczywiście było kilka takich historii, że nawet y, młody zawodnik, który jeszcze mógł grać perspektywiczny, no, musiał pójść do pracy i, i zrezygnować, bo y, jakiś obcokrajowiec, y, jego miejsce w klubie. Zajął, no i też patrząc z perspektywy takiego młodego jeszcze dzieciaka, który chciałby spróbować, no ale patrzy, mówi: Kurde, ja tu za bardzo nie mam warunków, musiałbym jeździć gdzieś do miasta obok na treningi, a i tak nie mam gwarancji, bo, bo przyjdzie ktoś, kto gdzieś tam dwa sezony w NAGLE-u zagrał, czy, czy, czy nawet nie w Ennigelu, gdzieś tam w Skandynawii. I weźmie, moje, i weźmie moje miejsce, nie, bo on jest traktowany jako bardziej doświadczony. No tak, to jest, to jest myślę, że też problem jakiś, który, który jest u nas w polskim hokeju. I nie do końca każdy obcokrajowiec jest na takim poziomie, żeby robił różnicę. No Myślę, że każdy to powie, że, że nie w każdym klubie każdy obcokrajowiec staje na wysokości zadania takiego, jak powinien być. bo Dawniej, myślę, że parę lat temu, jak ja jeszcze oglądałem hokej z trybun ekstra no to każdy obcokrajowiec miał być jakiś tam dwa razy lepszy od Polaka, najlepszego, albo na poziomie tego najlepszego Polaka. A teraz czasami to, to nie idzie w parze. Myślę, że, że dużo miejsc właśnie zabierają obcokrajowcy tym Polakom, którzy mogą się wciąż rozwijać, mogą grać coraz lepiej i mają jeszcze ten czas na, na naukę tego wszystkiego. Więc, no tak jak mówisz, myślę, że, że gdzieś jest ten problem właśnie w tym, że w Polsce nie do końca potrafimy rozróżnić który, obco, obcokrajowca, który, który ma robić różnicę, a po prostu obcokrajowca. Jasne. E, no bo właśnie też a propos młodzieży, no wszyscy mówią, że jest problem. Niekiedy w jednym roczniku ciężko piątkę uzbierać chłopaków czy dziewczyn, które by, którzy by chcieli... Grać. Nie wiem, czy ty się orientujesz, jak wygląda teraz szkolenie młodzieży w Polsce, czy jakoś tak. Bo też zależy pewnie od klubu, nie? Niektóre trochę jeszcze, tam powiedzmy pod hale, na przykład, raczej jeszcze słynie z tego szkolenia młodzieży, a już inne nie do końca. No, myślę, że nie w każdym mieście jest to na dobrym poziomie. Nie każdy do tego przykłada jakąś tam większą uwagę. Ja mogę powiedzieć no. Tak naprawdę tylko okręgnięcia, bo gdzieś tam jeździłem w wakacje czy gdzieś. Trenowałem jak miałem wolne. To chodziłem na treningi, żeby po prostu się poślizgać, gdzieś pomóc tam chłopakom, trenerom. I, I wiem, że tam fajnie to naprawdę wygląda. Naprawdę w Krynicy fajnie to wygląda. Gdzieś ci trenerzy przykładają wagę, nawet yy, trener Kurzawa przyjeżdżał raz w miesiącu, czy tam raz w tygodniu do, do tej młodzieży, żeby zrobić power skating. Myślę, że to też jest bardzo fajna inicjatywa. Gdzieś też mieli opcję chodzić na jazdę figurową żeby właśnie ten power skating y, trenować. No ale mówię, w klinicy jest ten problem, że ta, ci, ci chłopcy, którzy, dziewczynki, którzy przychodzą na hokej, nie mają z kogo brać przykładu. I myślę, że też to jest do pewnego momentu. A, a po co mi ten hokej, jak kurczę, gdzie ja będę grał? W klinicy nie ma hokeja, nie ma niczego, nie ma gdzie się rozwijać. Bardziej po tych, po tych y, właśnie jakby po przejściu no, z juniorów jest bardzo ciężkie w klinicy. No nie ma drużyny, każdy gdzieś tam. Patrzę, no ja pamiętam myślę, że większość chłopaków teraz, którzy grają, jak przychodzili na mecz, to przychodzili dla tych chłopaków, którzy grali. Ja oglądałem gdzieś, nie wiem, Maćka, kruczka, czy, czy innych, a później mogłem z nimi grać. Więc to jest też cel, do którego każdy powinien dzieciak dążyć i mieć z kogo brać przykład. Bo mówię, ja jak widzę po sobie, przychodziłem na treningi, czy popatrzeć, i, i dawniej się z lodowiska nie schodziło, bo się oglądało jeszcze drużynę seniorską czy kadry, czy zgrupowania na każdym treningu jako, jako dziecko byłem i, i patrzyłem i myślę, że mogłem, myślę, że to pomagało mi w takim myśleniu kurczę chcę być tacy jak oni i to też jest bardzo ważne. Myślę, że to może być problem na przykład w Krynicy, która ma naprawdę fajny pomysł na treningi, na rozwijanie tej młodzieży. Myślę, że tak samo targ widać, jak to funkcjonuje, no, ilu jest zawodników i gdzieś tam dalej. Y, jadą, gdzieś grają ta, ta młodzież, nawet taki są też fajnie pojechał, gdzieś próbuje, walczy, jest tych, jest tych młodych gdzieś tam dużo, mam też kuzyna który, który gra w tym roczniku podobnym do Gabrysia Wsuła I, no i widzę, jeżdżą na te do, na te turnieje z, z Ziętarą, jakieś tam turnieje inne, gdzieś to jest Karpacka Liga, więc jest to fajnie, że mają tych meczy, gdzieś mogą się ogrywać no tylko mówię żeby mieli z kogo brać przykład w takiej klinicy, bo w targu myślę, że, że jest tylu chłopaków, którzy, którzy tą młodzież gdzieś ciągną. No chociażby teraz Patryk Wronka, no na pewno idol nie tylko dzieci z nowego targu. No ale właśnie, bo tu jeszcze jest ten problem, że już pomijając fakt drużyny ekstraligowej w danym mieście, no to na dobrą sprawę nawet za bardzo tego hokeja nie ma gdzie oglądać. No bo transmisja kosztuje tam chyba coś koło 16 zł yy, i nie jest ona na najwyższych lotów. Yy, no więc tym bardziej to nie zachęca dzieci, nie? No bo jak nie wiem, w sensie mi się wydaje, że jak ja bym miał powiedzmy te 12 lat i bym trenował hokej, i bym obejrzał taką transmisję, to bym powiedział no nie no gdzie no przecież tu nawet nie za bardzo będzie mnie widać, no kałam o czym my mówimy nie? Nie, no ja uważam, że przede wszystkim które dziecko w wieku 12 lat będzie myślało o tym, żeby sobie oglądać mecz, wykupić i oglądać. Ja jeżeli jest w telewizji, no to tak, to, to fajnie bo oglądne, bo leci coś, coś się dzieje w telewizji. Wykupić na internecie myślę, że, że dziecko woli sobie pograć w tych czasach na konsoli, czy, czy wyjść na dwór, pograć albo albo coś zrobić. Takie są realia. Uważam, że to jest jeden z problemów yy, w Polsce. Z polskim hokejem, no bo mówię, my powinniśmy mieć gdzieś tym bardziej teraz jest elita. My powinniśmy ten, ten sport promować, pokazywać, że, że kurczę, ej, w Polsce jest hokej na fajnym poziomie, bo elita mówi coś o tym, że ten poziom poszedł w górę. I, i myślę, że, że tu jest problem w Polsce, że my tego nie wykorzystujemy w takim stopniu, jakim możemy. No tak, w zasadzie mija no, nie cały rok tam. Po 9 miesięcy od awansu do elity, no i no nie za bardzo widać, żeby ktoś coś z tym robił. Nie? Zostaje nam tak na dobrą sprawę, no, nawet nie pół roku, pięć miesięcy rzeczywiście do mistrzostw. A tutaj wydaje mi się, że jeżeli ktoś się tym hokejem polskim na co dzień nie interesuje, to on nawet może nie wiedzieć, że polscy hokeiści w jakichś mistrzostwach grają, a tym bardziej w tej samej grupie, co USA czy Kanada, no nie? Tak, zdecydowanie. Myślę, że, że nie, większość ludzi nie wie w Polsce, że jest w ogóle taka dyscyplina jak hokej. Ja gdzieś tam y, po znajomych, czy gdzieś osobach, które poznaję, gdzieś tam rozmawiam nowe, nowe osoby i przychodzą raz na hokej i każda osoba się w tym hokeju zakochuje. Mówi, o, jaki fajny sport, to się lepiej ogląda niż piłkę. Moim zdaniem, niż większość sportów, bo, bo jest to sport agresywniejszy i dużo szybszy. A takie rzeczy się fajnie ogląda. Także myślę, że powinniśmy coś zrobić, żeby, żeby ten hokej bardziej rozpromować przede wszystkim w Polsce bo, bo to jest potrzebne. No tak, no bo jak nie będzie fanów, no to nie przyjdą sponsorzy no bo ktoś powie, że sorry, ale to ja wolę dać na jakiegoś trzecioligowca piłkarskiego. Niż, niż na hokej, na który ogląda tam, nie wiem, 2000 osób, 3000, bo takie są frekwencje na, yy, na meczach. Yy, Okej, okay, yy, skończmy może ten temat i przejdźmy. Chciałbym o takich aspektach psychologicznych porozmawiać trochę w sporcie. Właśnie a propos tego, co rozmawialiśmy, bo chyba się nie obrazi, że jak powiem, że miałeś być w zeszłym tygodniu u nas, w stosunku do tego, kiedy nagrywamy nie do ten publikacji. No ale niestety była tam seria niefortunnych porażek. I mam takie pytanie: co się zadziało w klubie praktycznie w ciągu tego tygodnia? No, bo mo, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że no bo udało wam się przełamać ostatnio wygrana i, i kurde, ja się zastanawiam, no, dobrze przeprowadzaliście ten tydzień, nie? Nie było kolejnej porażki, udało się jakoś to sobie poukładać, i właśnie zastanawiam się, jak do tego po, podeszliście, co się dzieje w głowach zawodników, co się dzieje w drużynie w takich momentach. Jak to wygląda? Mogę powiedzieć swoją perspektywę tylko. Ja po meczu w Samoku nie wiedziałem, co mam zrobić. Taki miałem, pierwszy, może, pierwsze takie załamanie gdzieś w swojej karierze, pomijając kontuzje związane ze sportem, typowo z meczami, że ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Gdzieś też zrzuciłem to na swoje barki, te, te porażki, bo. Uważam, że przegrywamy jako drużyna, a my, jako gdzieś tam wyznaczeni przez trenera, kapitanowi, asystenci, my tą drużynę musimy trzymać. My rozmawialiśmy po każdym meczu przegranym, że panowie nie możemy tak głupio przegrywać. No ale nic się nie zmieniało. My musieliśmy coś zrobić, zmienić podejście i jakoś do tego dojść razem, czy możemy być lepsi i jak możemy to poprawić. Więc też gdzieś myślę, że akurat po, po meczu z Sanokiem mieliśmy dwa dni wolnego. Przepraszam. I, I każdy gdzieś o tym myślał. Każdy myślał o tym, co się dzieje. Bo naprawdę to był nasz problem. To, to trzeba otwarcie powiedzieć. Nie przegrywa się każdego meczu, w którym można się wygrać. Bo naprawdę mogliśmy wygrać parę, może z pięć meczy. Bo tam mieliśmy Katowice, Oświęcim, Tychy, Jaszczębie i, i ten Sanok. Gdzie w Sanoku powinniśmy wygrać. To jest drużyna, która... Nie oszukujmy się, nie, nie gra na wysokim poziomie, walczą. To jest bardzo fajne, że starają się i pokazali, że do nas też mogą ograć. Może my dostajemy wtedy taki chłodny prysznic, że panowie z Sonokiem, nie, nie urażając tutaj drużyny z Sonoka, bo, bo doceniam to, że grają, walczą i, i pokazują charakter, ale dla nas, dla drużyny, która chce walczyć o wyższe miejsca, bo, bo takie jest założenie. Chcemy jeszcze grać, pokazać, że to zagłębie, ma nowe lodowisko. I chcę walczyć z tymi lepszymi drużynami. My, patrząc na, na całą ligę, my jeszcze nie wygraliśmy chyba meczu z czołowymi drużynami. To też jest gdzieś z tyłu głowy i, i, i też mamy nastawienie, że dobra, teraz pasuje wygrać. No ale mówię, czy z Toruniem przełamaliśmy? Fajnie, że przełamaliśmy. Wrócili zawodnicy też po kontuzjach, po, po chorobach. Wygraliśmy 3-0, ale uważam, że też nie zagraliśmy pięknego meczu. No ale to jest hokej i Uważam, że lepiej wygrać za trzy punkty niż grać piękny hokej i przegrać. A, a zdarzały się może takie mecze, gdzie graliśmy fajny hokej, graliśmy dobrze, no ale te głupie błędy, czy gdzieś tam chwilowe rozluźnienie, te lepsze drużyny wykorzystywały i, i przegrywaliśmy. Także ja mówię, ja miałem załamkę taką lekką, dlatego też gdzieś pisałem do Was, że, że chciałbym to przełożyć, bo uważałem, że musimy zrobić coś. My, jako kapitanowie, asystenci, gdzieś tam rozmawialiśmy między sobą, co możemy zrobić, jak możemy tej drużynie pomóc naszym gdzieś tam doświadczeniem. Ja nie mówię, że jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale grałem w tych drużynach, widziałem tych zawodników, nawet z klinicy, Grześka czy, czy Maćka w szatni, jak się zachowują, co, jak, jak podejmują różne decyzje i podchodzą do, do czegoś. I też chciałem pomóc tym zawodnikom, którzy, którzy są w zagłębiu. Mówię, w zagłębiu. Myślę, że też sezony ostatnie miały bardziej takie, a jedziemy, co będzie, to będzie. Wygramy, to będzie fajnie, przegramy, no to, to nic się nie dzieje. Teraz gdzieś ten skład jest lepszy. Mamy potencjał na to, żeby namieszać, i, i myślę, że, że to tylko jest w nas, w naszym podejściu, jak będziemy grać. I, i myślę, że kwestia kilku meczy i, i będzie dobrze. Będzie już coraz, coraz lepiej. No, trzymam kciuki. Myślę, że nie ja jeden, ale zatruwają myśli takie później, w sensie zatruwają życie takie myśli, nie? bo ty wnioskujesz, że jednak czujesz się odpowiedzialny mimo wszystko za ten końcowy wynik. Nie tylko jako hokeista, w sensie pod względem tego, co sam zrobiłeś, ale też jednak za to, że cała drużyna nie podołała no Jesteśmy, jakby to powiedzieć, rodziną na lodzie i poza nim. My wygrywamy razem i przegrywamy razem. Ja nigdy nie powiem, że, o, wygrałem jakiś mecz. Ja. Nie. Wygrała to drużyna. Jeżeli ja strzelam ramkę, to nie dzięki temu, że ja potrafię strzelać, tylko miałem jeszcze zawodników, którzy mi podali, którzy mi stworzyli dobrą sytuację. I myślę, że każdy zawodnik tak podchodzi do, do swojego y, zawodu i, i właśnie. My jako ja, czy Michał Kotlosz, czy Roman Szturc, Michał Kotlosz i Roman Szturc to są naprawdę zawodnicy bardzo doświadczeni. Gdzieś już grali, Michał Kotlosz był kapitanem w Tychach i to przez dłu dłuższy czas. Roman grał na Czechach w dobrych drużynach i gdzieś, gdzieś mamy to poczucie, że my musimy pomóc tej drużynie. Swoim jakimś yy, doświadczeniem, no, ciężko to nazwać doświadczeniem dla mnie w moim młodym wieku, ale no, chcieliśmy pomóc. Rozmawialiśmy o tym cały czas, jak to zmienić, co możemy zrobić lepiej, bo, bo tak naprawdę my przegrywamy mecze w bardzo głupi sposób, dziecinny wręcz. I, i to najbardziej boli. I, mm -hmm. I nad tym też gdzieś musimy dalej pracować, żeby, żeby wykluczać te, te takie momenty, gdzie przestajemy grać w meczu. Bo mecz z Sanokiem, nie oszukujmy się, zagraliśmy w ogóle słabo. To, to nie ma co gadać, ale te mecze właśnie z tymi lepszymi drużynami gramy fajnie, czasami prowadzimy. I nagle dostajemy bramki jedną, drugą w krótkim odstępie czasu, no to to już jest nasza wina. To już jest tylko i wyłącznie nasza wina, że gdzieś to rozluźnienie wpada w nas. I, I nie wiem, my. Ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda z trybun, ale uważam, że my mamy wygrane pojedynki, my wygrane mecze, gdzieś prowadzimy, ale my nie umiemy bronić wyniku. My się albo za bardzo cofamy, albo dajemy. Grajcie, róbcie co chcecie, my staniemy i będziemy się bronić. To też nie jest dobre, tym bardziej, że, że playoff już, już tuż, tuż i w tym playoffie nie będzie sorry. Poprawimy się w następnym meczu, tylko będzie trzeba grać każdy mecz na 150%, żeby wygrywać. Tak, od nowa. No, ty mówisz, że doświadczenia nie masz, ale. W szatni Gieksy swój czas spędziłeś. Wiesz, jak trenuje mistrz. Według mnie jest to jak najbardziej doświadczenie, które no, no nie każdy hokeista w Polsce ma. Więc nie umniejszaj sobie. Znaczy, y nawet nie chodzi o umniejszanie. Wiem, że jeszcze, jeszcze dużo mogę się sam nauczyć i też się gdzieś na tym skupiam. Ja z każdego zawodnika... Na... W Katowicach, jak byłem, to z każdego zawodnika próbowałem wyciągnąć coś, co ma najlepsze, co mogę od niego po podpatrzeć. I, I też to było poza lodem. Każda sytuacja, czy tam każdy cięższy okres, patrzyłem i słuchałem tego, co, co ci starsi zawodnicy mówią, bo uważam, że to też jest fajne dla nas, dla młodych zawodników, jeżeli słuchamy i wiemy, jak sobie z niektórymi rzeczami radzić, jakie mamy mieć podejście. I, i to też staram się gdzieś przekazywać dalej. Właśnie a propos radzenia sobie, czy wy w jakiś sposób yy, uczycie się tego? Nie wiem, macie zajęcia z psychologiem albo kimś w ten deseń, kto na przykład yy, mówi wam, jak sobie radzić właśnie w takich, yy, w takich yy, no dołkach ewidentnie, powiedzmy, dwa, trzy mecze pod rząd jest porażka, to jest ciężkie, siedzi to na pewno na głowie. No, i można sobie z tym poradzić albo nie. Można się pójść w jakieś destrukcyjne zachowania albo przekuć to w sukces. Czy wy jesteście czegoś takiego uczeni, jak iść w tym dobrym kierunku? Jak się tam powiedzmy, na przykład tą złość ukierunkować i, i gdzieś tam powiedzmy spożytkować jakoś na, na treningu czy, czy meczu później, kolejnym? Myślę, że najlepszym psychologiem jest rodzina i bliscy. Bo, bo oni na pewno najwięcej pomagają i w tych ciężkich chwilach gdzieś z tobą rozmawiają i, i cały czas coś ci podpowiadają spokojnie, czy ci uspokajają, gdzieś ci doradzą co może zrobić. Ja osobiście też korzystałem y, z takich, z prawdziwego psychologa y, i też gdzieś mi pomagał, gdzieś mi pokazywał jak sobie radzić z różnymi rzeczami. Myślę, że przede wszystkim naj, najlepsza jest rozmowa z kimś, kto, kto może ci pomóc i Czasami szkoda uciekać do, do zamknięcia w sobie. Trochę zaprzeczam sobie, bo, bo mówiłem, że po meczu z Sanokiem się zamknąłem i, i nie chciałem z nikim rozmawiać. Ale potrzebne są dla każdego różne sytuacje. I mi było potrzebne to, żeby się uspokoić, przemyśleć, co można zrobić dalej, co zrobić lepiej. No, mówię, ale. Rozmowa z bliskimi na pewno dużo pomaga. Podnosi cię na duchu, czy mówi ci... Rodzina zawsze ci powie jakieś dobre słowo. I to też jest fajne. Czasami masz dość tego mówienia, jak ktoś ci cały czas mówi, a, będzie dobrze, będzie dobrze, jeżeli ty widzisz, że nie jest dobrze. I no, człowieka się też nie da oszukać. Nie wmówić mu czegoś, co, co jest prawdą. I, I każdy sobie radzi na swój sposób. Każdy ma jakieś swoje podejście. Każdy lubi... Zareagować inaczej. Myślę, że ci starsi zawodnicy też gdzieś, gdzieś pomagają w tym wszystkim, gdzieś z tobą porozmawiają, coś ci powiedzą. I, I to naprawdę pomaga. Ja jestem przez swoją karierę, karierę, swoją przygodę w hokeju w Katowicach. Jestem bardzo wdzięczny wielu zawodnikom, którzy, z którymi mogłem rozmawiać, którzy mi podpowiadali, którzy mi mówili, co, co może być lepiej, co zrobić, jak sobie radzić. I naprawdę to, to najbardziej doceniam. Czyli każdy może być e, psychologiem, tak w nawiasie mówiąc, jeżeli chodzi o ten aspekt porozmawiania, doradzenia. Czasem nie musi to być osoba e, po studiach i ze specjalistyczną wiedzą, bo czasem nie to jest najbardziej potrzebne. Myślę, że jak i w życiu codziennym, jak i w sporcie, rozmowa jest bardzo ważna i naj, najbardziej pomaga. Lepiej się wygadać niż tłamsić to w sobie, żeby to później gdzieś nabierało tej swojej mocy i wybuchło w pewnym momencie w jakimś tam większym stopniu. Ja zawsze wychodzę z założenia, też gdzieś mnie rodzice uczyli, że lepiej zatwiać sprawy, rozmawiać, niż tłamsić to sobie i, i potem nagle wyrzucać. Także dziękuję mamie i tacie, że, że nauczyli mnie tego, żeby jednak ze wszystkimi rozmawiać i, i gdzieś to rozwiązać tą sprawę z kimś, kto ci może pomóc. No, mówi się właśnie o takim efekcie kuli śnieżnej, że coś z pozoru małego, jak się to odłoży, to to będzie rosnąć, rosnąć, aż w końcu nie zatrzymasz tego, ale jeszcze a propos tego, co wcześniej mówiłeś, ja sobie przypominam, oglądałem kiedyś wywiad z Marcinem Gortatem, i on też opowiadał, no wiadomo, w NBA to już jest inny, inny poziom. I oni mieli zajęcia z jakimś y, psychologiem, i on im tłumaczył, że y, jako drużyna jesteście odpowiedzialni za wszystkich, więc jeżeli powiedzmy, widzisz, że jakiś zawodnik y, po treningu czy po meczu sobie nie radzi y, i na przykład idzie na imprezę y, i pije, i, czy coś w ten deseń, to że powinieneś y, jako dobry kumpel z drużyny coś z tym zrobić. I pamiętam, że tam Marcin wspomniał, że wtedy się odezwał chyba ich kapitan i powiedział, że może normalnie to tak funkcjonuje, ale drużyny są o tyle specyficzne. On powiedział, że sens, sęk w tym był, że jeżeli ten gość idzie do klubu i nawet upija się do nieprzytomności... Ale za dwa dni przychodzi i gra mecz życia i daje drużynie sukces, to, to to tak naprawdę jest po prostu jego sposób na radzenie sobie ze stresem i widocznie on tego um, potrzebuje. Czy uważasz, że to może tak funkcjonować? Ja nie wiem, czy na przykład dla Zdenzy oglądałeś, bo tam też było powiedziane no, tak. o, o Denisie Rodmanie. On nawet w playoffach potrafił do Las Vegas na imprezę polecieć, a rano wrócić i naprawdę mecz życia zagrać. Więc nie zawsze chyba trzeba uciekać do gabinetu psychologa, bo każdy sobie radzi tak, jak potrzebuje, ale trzeba chyba tą granicę znać. W sensie, kiedy, kiedy to jest dobre, a kiedy to zaczyna być destrukcyjne dla ciebie. Uważam, że tak, że każdy ma gdzieś swój sposób na, na ucieczkę od, od tego i każdy sobie radzi na swój sposób. My możemy, jedynie odnosząc się do tej sytuacji, właśnie z, od Marcina Gortata, uważam, że jedyne co, co można było zrobić, jeżeli gościu ma taką ochotę iść, napić się, nie, nie wnikam czy do nieprzytomności, czy jak, ma ochotę się napić alkoholu. My też jesteśmy gdzieś sportowani ludźmi. Co nie? My jesteśmy sportowcami, ale też ludźmi, każdy ma różne problemy. Ale uważam, że ja, moja pierwsza myśl, jak zacząć opowiadać, to może spróbować porozmawiać z tym gościem. Podejść, zapytać się, jak tam się czujesz. Po prostu, zapytać się, porozmawiać, wymienić kilka słów, bo dla niego to też będzie lepsze. I on pójdzie zrobi swoje, czy będzie chciał iść na imprezę, czy się upije i zagra, ale. przepraszam. Ale fajne jest to, że drużyna. Powinna się wspierać, każdy siebie. i Nawet jeżeli ktoś ma gorszy dzień, podejść do niego, porozmawiać, po prostu zapytać nawet o niezwiązane te rzeczy, żeby gościu trochę odciążył głowę od tych myśli, bo każdy ma problemy, czy to rodzinne, czy nierodzinne, każdy żyje, jakieś tam problemy ma. To, to jest nieuniknione i każdy to ma, ale rozmowa z taką osobą też jest fajna. Myślę, że ta osoba też wie. Że ma w tobie wsparcie. A w drużynie zespołowej, gdzie, gdzie w sporcie zespołowym, jest to ważne. I ja też gdzieś zwracam na to uwagę. Myślę, że znów mogę przywołać swoich rodziców. Ja byłem zawsze nauczony. Jestem jestem staram się być osobą, która wszystkim pomoże, nawet swoim kosztem. Ja to się śmieję, że czasami pomagam, a, a zaraz dostaję z drugiej strony kopa w dupę, bo. bo, bo bo czemu ma mi ktoś pomóc. Więc nieważne, co by się działo, uważam, że rozmowa jest fajna. Pokazanie komuś, że go wspierasz, że jesteś z nim, że nic się nie dzieje. I, i to jest ważne. A to, to, a to, co zrobi ta osoba, czy ten zawodnik po tym, po tej rozmowie, to już nie jest twoja rola. To on ma swój sposób naradzenie i ty nie możesz na to wnikać. A uważasz, że y, ogólnie na przykład, imprezowanie. Y... Jeżeli chodzi o sportowców, jest złe. Ja tu mam na myśli na przykład <laughs> o Denisie Rodmanie już e, wspomniałem, ale chyba bardziej aktualny e, temat. E, no to raczej Jack Grelisz, nie? E, on to, te jego eskapady po tym, e, po tym mistrzowskim sezonie i to, jak on tam powiedzmy tydzień czy dwa tygodnie. Gdzieś na jakichś egzotycznych wyspach, codziennie zdjęcia, jego piątej rano go obsługa prowadzi. Mi się wy... Bo... Do czego zmierzam? Wydaje mi się, że obecnie ogólnie panuje takie przeświadczenie taki obraz tego sportowca, atlety, takiego tytana ciężkiej pracy, który wszystkiego się wyrzeka, i, i że część sportowców. Zaczyna być traktowana już nie jak człowiek, tylko właśnie jak sportowiec, że on takim półbogiem jest wręcz. Treningi, diety yy, i tak dalej. A to w dalszym ciągu są ludzie. Oni tak samo jak my krwawią, oni tak samo mają swoje problemy i tak samo czasem mogą po prostu tego nie chcieć. Jak ty uważasz? Ja uważam, że imprezowanie na pewno do, do spodu czy tak powiem, to, to też nie jest dobre w trakcie sezonu. Twój organizm musi. Jest ciężki sezon, twój organizm musi dochodzić do, do, pełnej, do pełnego zdrowia, bo to, że ty pójdziesz i się napijesz i nic się nie stanie, bo zagrasz gorszy mecz czy coś takiego, albo zagrasz dobry, twój organizm się nie regeneruje w 100% i też przez to są kontuzje. Uważam, że to nie jest dobre, ale też jesteśmy ludźmi. Też każdy ma swoje jakieś potrzeby i każdy coś chce zrobić. Najgorsze jest to, że tak, tak, tak uważam, że jak zawodnik jest na imprezie gdzieś na dyskotece czy gdzieś w klubie, jest ze znajomymi, to on już na pewno pije. No, nie jest powiedziane, że ktoś, kto, kto idzie to się pobawić ze znajomymi, będzie pijany albo nie wiem, pójdzie właśnie tak do spodu, do nieprzytomności, tylko po prostu on chce się dobrze bawić ze swoimi znajomymi. Mamy wciąż znajomych, których musimy też o nich dbać. Ja sam wiem po sobie, że dużo dużo osób gdzieś tam z mojego otoczenia gdzieś poszło trochę na bok, bo jednak sezon jest ciężki, jest tych meczy dużo, jest się bardziej skupionym na hokeju, więc wyrzeka się też paru rzeczy, ale też jeżeli mam wolny czas, wracam do domu, do Krynicy, to staram się właśnie dbać o, to, o tą przyjaźń, o tych bliskich, o, o każdego, kto jest wokół mnie spoza hokeja, no bo, bo to jest tylko czas praktycznie, gdzie, gdzie możemy z nim porozmawiać. Ja w domu rodzinnym w trakcie sezonu może jestem kilka razy Myślę, że na palcach w jednej ręki bym mógł policzyć, nie licząc świąt, oczywiście, no bo święta czasami jest wolne, więc się jedzie i wykorzystuje ten czas. Ale każdy ma pracę, każdy pracuje, każdy człowiek ma swoje zajęcia i nie do końca jest tak łatwo się spotkać z bliskimi, z tymi znajomymi, więc czy bym poszedł w takie imprezowanie jak Jackrylish po mistrzostwie, może z dzień dwa bym pociągnął, więcej bym nie dał rady. No ale mówię, ale w trakcie sezonu, czemu my mamy być traktowani jako, jako właśnie ci bogowie, którzy tylko praca, tylko hokej wraca do domu, śpi, nic więcej nie robi? My też mamy swoje życie i ja też gdzieś mam w głowie zawsze tak, i też gdzieś tam, jak rozmawiałem ze swoimi starszymi kolegami, to hokej jest częścią naszego życia. Wchodzisz na lodowisko, jest hokej, nie wnosisz nic innego, nie, nie wnosisz życia prywatnego, ale wychodzisz z lodowiska. Do życia prywatnego nie powinno się wnosić hokeja. Takie jest moje zdanie. Ja uważam, że to jest zdrowe dla, dla każdego człowieka, że jednak ma problemy w pracy, to nie przenosi ich do życia rodzinnego czy, czy do życia prywatnego. Bo po co masz obarczać kogoś czymś i oddziaływać na innym to, co się dzieje u ciebie w pracy? Uważam, że to też jest fajne podejście, żeby właśnie ograniczać ten, ten sport, ten sport zawodowy z życiem prywatnym. Uważam, że ciężko powiedzieć, no myślę, że każdy zawodnik ma swoje jakieś podejście. Ja wychodzę z tego założenia, że nie lubię imprezować. Mnie imprezy już nie bawią. Może też za gówniarza gdzieś się wybawiłem, coś tam swojego też przeżyłem, a teraz te imprezy mnie nie bawią. Ja wolę iść do, do znajomych, posiedzieć sobie w domu, napić się, piwka czy czegoś, bo to jest normalne. I wrócić sobie do spoko na spokojnie do domu, odpocząć, wyspać się dobrze i być gotowym właśnie do tej pracy od rana na, na lodzie. Okej, okay, rozumiem, no bo właśnie y, najpierw zaczęłeś o tym y, sezonie, chciałem powiedzieć, że jeszcze jest coś takiego jak off-season, wtedy można. Ale y, okej, okay, ja rozumiem, no jest to na pewno zdrowe podejście, też tak jak mówisz, y, oddzielenie tego świata zawodowego. Jaki by nie był, no bo to myślę, że dotyczy każdej, każdego aspektu, nieważne czy pracujesz na budowie, czy jesteś menedżerem, czy jesteś zawodowym sportowcem. Masz życie prywatne, masz życie zawodowe i to chyba każdego dotyczy i najlepiej jest tego nie mieszać. Wracamy po krótkiej przerwie na wymianę karty. Myślę, że możemy sobie już temat imprez i życia prywatno-zawodowego yy, zamknąć. A jak się relaksujesz? Właśnie. Jak już tak. tak o tym gadamy, to w jaki sposób się relaksujesz? Mówimy Ejże. po sezonie czy w trakcie sezonu? Yy, jeżeli to są dwa różne aspekty, to zacznijmy od tego, co robisz w trakcie sezonu. Myślę, że najlepszym relaksem w trakcie sezonu jest gdzieś tam wyjście takie spokojne, czy, czy gdzieś odpoczęcie. To, to jest na pewno podstawa, czy gdzieś sauny, czy, czy odnowa biologiczna, to jest takie najbardziej do relaksu. Ja lubię też grać na konsoli czy, czy na komputerze, gdzieś lubię uciec w to, że tak powiem, gdzieś skupić, bo dla mnie jest to gdzieś tam odpoczęcie takie mentalne, gdzieś tej, w tej głowie ta moja głowa odpoczywa. Czasami można pomyśleć, że grasz te gry, kurczę, musisz tyle myśleć i po co to robisz? Ale mi to tak jakby odcina od życia całkowitego. Gdzieś mam takie, a pogram sobie, pogram sobie godzinę, dwie max i mam takie, dobra, pograłem sobie, o niczym innym nie myślałem, tylko żeby sobie pograć. Mnie to odpręża, mogę sobie posiedzieć, wypić herbatę kawę i, i w trakcie sezonu gdzieś, gdzieś tego używam. Tego lub te sauny, ta odnowa biologiczna. Jeżeli chodzi po sezonie, no to myślę, że najlepszym relaksem są wakacje. Każdy zawodnik, jak się sezon kończy, to myśli o tych wakacjach, żeby gdzieś pojechać, odpocząć. Odciąć głowę całkowicie od hokeja. Sezon, my no jesteśmy też ludźmi. Jeżeli coś robisz cały czas, przejadać się to. I też te wakacje są bardzo dobrą odcją. A grasz w Enadera czy w coś innego? Kurczę, ostatnio gram w Nigella, także muszę się przyznać, że, że gdzieś zacząłem grać w tego Anagela, w tą karierę, tak mówię, a zagram sobie, no i gdzieś mi to teraz zostało, teraz też jeszcze y, Kuba Saur i Patryk Speszny zaczęli grać, raczej, zaczęli, oni mi powiedzieli, że grają w Warzona, w Call of Duty, mm -hmm. więc, więc też gdzieś ściągnąłem i czekam, aż mnie zaproszą. Już jestem gotowy, bo za pierwszym razem mieliśmy lekkie problemy z moim laptopem. <laughs> tak, albo nawet nie z moim laptopem, ale z, z grą, bo nie chciałam mi się odpalić, więc, więc teraz czekam tylko i, i się śmieją, że, że nie chcą ze mną grać, ale mam nadzieję, że w końcu się wbije w ich, ich towarzystwo i razem zagramy. A nie śmiejesz się czasem, że kurde wracasz z treningu i odpalasz Enagela? Kurczę, nie jest tak do końca. Ja bardziej to robię wieczorem. Raczej mamy treningi przeważnie rano do 13, więc jak wracam, to przeważnie jem drugie śniadanie w domu, wypiję sobie kawę. Później gdzieś myślę o obiedzie, zjem obiad, i dopiero po tym obiedzie gdzieś zaczynam sobie grać, gdzieś tam coś robić, takiego swojego, mhm. coś dla siebie. Ale wiesz, właśnie chodzi mi o to, bo ktoś zaraz powie, kurde, to tak jakby Lewandowski w FIFA grał, no nie? W sensie podejrzewam, że on może grać w FIFA, ale. Wiesz, ktoś z boku spojrzy, no gość, przecież ty masz NHL y, in real life, no nie? Więc czemu ty wracasz do domu jak akurat grasz w NHL-a, a nie, nie wiem, w Simsy na przykład. Chociaż znowu ktoś potem powie, że, że Simsy to też jest w sumie, no mamy życie y, ten, nie? Y no, tak jest. raczej pamiętam parę lat temu jeszcze, była zawsze FIFA. Ta FIFA jednak gdzieś była, bo o, w hokeja gram. Ja lubię grać w Anagela. Mi się to podoba. Gdzieś kombinowanie i ja się śmieję czasami. Z tego się bardziej śmieję, że właśnie wracam i staram się grać tak jak na lodzie, bo w Anagela się nie da czasami tak grać. Jeździsz gdzieś bardziej jednym zawodnikiem. A tutaj jak gdzieś gram czy coś, to się śmieję. A dobra, spróbuję sobie zrobić wyjście z takie jak robimy na lodzie. Mhm. No nie jest to do, czasami do wykonania, więc z tego się bardziej śmieję. Grałem bardziej w FIFA, ale muszę powiedzieć, że w dzieciństwie zarazili mnie kuzyni Twierdzą Krzyżowiec i o. też się w to bawiłem. I grałem, lubiłem grać i budować sobie te zamki, nie zamki. Myślę, że, że te średniowiecze, te wszystkie rycerskie gry też bardzo mnie, bardzo je lubię. I gdzieś w to grałem, bardziej się gdzieś bawiłem, żeby tak się odprężyć. No ale mówię, to też nie jest granie, że ja gram codziennie, wracam i dwie godziny muszę zagrać i, i koniec. Mam ochotę, to sobie zagram, zrobię to i, i po prostu żyję dalej. Nie no, oczywiście. No ja na też swego czasu, wiele czasu poświęciłem e, prywatnego, także rozumiem. Bardzo, e, bardzo fajna gra. E, a jakieś hobby masz, czy, czy jednak głównie raczej te podróże, czasem tam jakaś playka, czy coś w ten deseń? Kurczę, lubię dużo rzeczy związanych ze sportem. Raczej jestem osobą, która która lubi się ruszać, coś, coś zrobić z takiego sportowego. Jeżeli miałbym opcję, nie wiem, zagrać w coś, wyjść i zagrać w piłkę czy w kosza, z chęcią bym poszedł porzucać czy, czy pokopać. Jestem. Gdzieś za dziecka było tak we mnie, że, że grałem praktycznie we wszystko. Ja we wszystko gdzieś tam się uczyłem grać. Fajnie w tej szkole sportowej też gdzieś tam mi pokierowali, że, że potrafię zagrać w siatkę, potrafię zagrać w kosza, potrafię zagrać w piłkę ręczną. I, I pamiętam jak w, w gimnazjum jeszcze. Z trenerem hokeja, od dziewczyn z trenerem pióro, mieliśmy zawody w gimnazjum w piłkę ręczną i mieliśmy taką zajawkę, że on potrafił dla nas, bo w gimnazjum nie było dużej sali, wynajmować, dogadać się ze szkołami, że w jeździliśmy do liceum dodatkowo wieczorem, w jakiś dzień, żeby trenować tą piłkę ręczną pod zawody i to też było coś ciekawego, coś fajnego, że... Chłopaki ze szkoły z gimnazjum potrafili się spotkać po, po szkole wieczorem i pojechać do innej szkoły, żeby sobie pograć w piłkę ręczną. Fajne to było, gdy mieliśmy gdzieś tam sparingi ze starszymi z liceum. I naprawdę wspominam to bardzo fajnie. I cieszę się, że, że mogłem robić tak naprawdę wszystko. I jeżeli ktoś mi powie, że chodź, spróbuj czegoś, zagraj w coś, z chęcią pójdę, spróbować, czy nawet w jakiś. Spinaczki, czy, czy jakieś inne rzeczy. Też bardzo fajnie i lubię, lubię próbować nowych rzeczy. Super, bardzo fajnie. A powiedz mi, jak już mówisz o tych innych sportach, to jak to jest właśnie? Czy wy na przykład macie jakieś, nie wiem, zapisy w kontrakcie? Wiesz, tak jak na przykład Aron Chmielewski nam mówił, że tam powiedzmy, że trochę klub kręci nosem na pewne. Aktywności zawodników poza, y, poza ich, że tak powiem, treningami. Tam głównie był problem chyba o narciarstwo. Chociaż powiedział, że z drugiej strony, potem jak gdzieś tam grali y, chyba w lidze mistrzów, to wszyscy przywieźli narty i jeździli. No ale teoretycznie gdzieś tam chyba w kontrakcie były jakieś zakazane. Czy wy też coś takiego macie, czy raczej dowolność? Myślę, że w każdym sporcie tak jest, że jednak się pilnuje tego, że klub zastrzeże sobie, że jeżeli zrobisz sobie coś w danym sporcie, bo to bardziej chodzi o kontuzję, to jest jedynie tylko po to, że jeżeli zrobisz sobie kontuzję, pójdziesz na narty i złamiesz nogę, to jest to twoja wina i klub wtedy umywa ręce. No bo jednak oni od nas wymagają, to masz być przygotowany, w kontrakcie jest to, że masz się dobrze odżywiać, masz być, masz być przygotowany na 100% do grania, do wykonywania swojej pracy, a, a to, co robisz po, no to, to musisz uważać. Jeżeli pójdziesz sobie na narty, bo sobie wymyślisz, złamiesz sobie nogę i wrócisz do klubu, halo, nie będę grał, no to jednak jest to trochę słabe, myślę, że, że każdy to stwierdzi, że jednak to jest ten problem. I myślę, że dlatego są te zastrzeżenia w innych tych bardziej ekstremalnych sportach. Okej, okay, rozumiem. Ale wy macie takie, czy... czy są tak już... zapisy, są. Są zapisy, okej. Okay. Ale gdzieś tam, wiadomo, z głową zawsze można, nie? Nikt też... Tak naprawdę, dopóki coś ci się nie stanie, to, to wszystko możesz. Co, nie? Że trener cię nie okrzyczy, jak zobaczy cię gdzieś na podwórku, że rzucasz piłką do kosza. Nie, nie no myślę, tak że, nie. Że, myślę, że takie rzeczy nie. No Mówię, musiałbym sobie coś zrobić, żeby ktoś w ogóle wyciągał z tego konsekwencje. W każdym no, w to, to, co jest robisz, w życiu to jest To ma całkowity sens, nie? E, a tak się zastanawiam, bo ostatnio też jest dużo e, dyskusji na temat łagodzenia hokeja, zwłaszcza po niefortunnym wypadku w Anglii. Ale znów niektórzy mówią, że to jest takie sztuczne i na siłę, że odbiera się ten duch tego hokeja, czyli właśnie te walki, te trzeszczące bandy, tych enforcerów. Już gdzieś czytałem nawet, że pomału ci enforcerzy przestają istnieć w ogóle jako tacy enforcerzy w NHL-u. Statystyki też pokazują, że w nhl jest mniej tych bujek, mniej minut. No i są coraz ostrzejsze przepisy też, nie? Bo teraz chyba już za w podwójną karę meczu jest zawieszenie z tego, co kojarzę, bo tam nawet ostatnio zawodnik tak, chyba Unii tak e... Coś został chyba tak takiego. ukarany. E... No i właśnie się zastanawiam, e... co ty o tym myślisz? E... No bo kurde, no, większość osób, jak już kojarzy hokej, to raczej z tych bujek, nie? Ciężko powiedzieć, jak to, jak to w Polsce odebrać. Ja uważam, że hokej to jest fizyczna gra i tak powinno zostać, ale ten fizyczny hokej ma być wedle zasad. W sensie to ma być czysty hokej. Nie chcę przywoływać różnych jakichś tam przypadków, gdzie, gdzie jednak zawodnik przekracza te granice tego zdrowia przeciwnika, bo to jest ważne. Fajnie, ja, ja się cieszę, nawet jak gdzieś dostanę czyste ciało. Może to poboli, ale fajnie, ja się z tego cieszę. Na treningu to samo. Ja się śmieję, że z Michałem kotlożem, on to jest normalnie wariat taki, jakich mało i lubi grać do końca. To jest zawodnik, który nie odpuszcza nawet na treningu. Ja się cieszę, jak mogę przeciwko niemu zagrać, bo wiem, że. A tu się gdzieś ponapierdzielamy, jeżeli mogę tak powiedzieć, gdzieś powalczymy, Chciało, może. Gdzieś powalczymy w rogu, gdzieś tutaj wiem, że oddam sztucz, to jeszcze muszę być gotowy, że, że kotek gdzieś podjedzie i mnie będzie atakował ciałem. I to jest fajne, bo to się przynosi na mecz. Uważam, że dużo jest takich sytuacji meczowych. Ja na meczu też, jak dostanę czyste ciało, to, to fajnie. Ja mogę nawet gościowi, który mi wpakował to ciało, powiedzieć gratulacje. Ty fajne ciało. Dla mnie to jest sport, który właśnie gdzieś tam trenujemy, gdzieś gramy. Jeżeli ktoś gra czysto, to dla mnie nie ma problemu. Graj jak chcesz. Jeżeli grasz czysto, to i dbasz o zdrowie swojego przeciwnika w jakimś tam stopniu, bo nie myślisz o tym, jeżeli idziesz do ciała, że. Nie wiem, że coś mu zrobisz i go nie dotniesz. To jest hokej, to jest szybka gra, ale mówię, jeżeli grasz zgodnie z przepisami, bardziej takimi, może powiedzmy, ludzkimi niż tymi przepisami, które wchodzą, bo to się na pewno zmienia. Te kary są ostrzejsze, są bardziej, żeby wybić z głowy tę, taką głupią grę, ale mówię, to jest hokej. Myślę, że dlatego też większość kocha ten hokej z zawodników, bo jest to szybkie i fizyczne. A same bójki. Takie już, wiesz, zdjęcie rękawic i, i, i solóweczka tak zwana. No, zawodnikiem takim nie jestem, który się y, często bije, y, ale uważam, że jeżeli ktoś ma sobie coś do wyjaśnienia, no to pijcie się. To, nie wiem, czasami dla mnie gorsze jest to, jak to jest karane, bo nie do końca jest zawsze tak, jak to powinno być zrobione, że niektórych jeden zawodnik dostanie tak, a drugi inaczej. I przede wszystkim nie ma tej systematyczności w tym karaniu, że sędziowie podejmują różne decyzje. Niby w przepisach jest, że jak zawodnik rzuci rękawicę, to ma z automatu karę meczu. No ale nie bije się, no to po co mu dawać tą karę meczu, ale zgodnie z zasadami jest kara meczu. Tak, tak mi się wydaje, bo nie dam sobie ręki uciąć, że tak jest, ale tak mi się wydaje, no tak. Że, że tak jest. Czy na za złapanie za kratę ręką, czy za pleksę, to też jest gdzieś tam kara od razu z automatu. My te, nie ma tego. No i dobrze, bo moim zdaniem, jeżeli nic się nie dzieje, ktoś się poszarpie, to po co wysyłać tych zawodników na karę? Jeżeli jest bitka, to dobrze, to dajcie kary, zróbcie jakieś. Nie wiem, nie wiem jak to. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie chcę mówić, żeby było tak jak w Nigerze, że masz 5 minut i wracasz do gry, w sensie, że tak musi być. Po mhm. prostu jak ktoś zdecyduje, to nie jest moja, moje zadanie. Ale. Czasami jest tak właśnie, że zabierają te gdzieś te bitki. Jeżeli się ktoś chce bić, no to zostawcie, niech się biją sędziowie, niech sędziowie puszczą i, i tyle. Myślę, że to jest fajne w Enagelu, że też zawodnicy w Enagelu wiedzą, że mogą to robić i robią to takim, jakby można powiedzieć, honorem. Nie ma, że jest jakieś głupie zagranie, że ktoś ci podjedzie od tyłu i cię zacznie szarpać i przewrócicie, jakie on to nie jest bokser. Bo czasami takie te rzeczy też się zdarzają, że albo ktoś dojedzie na drugiego, złapiecie, sprowadzicie do parteru i on wygra bitkę. No, to dla mnie to jest, to jest takie głupie, ale jeżeli chcesz się bić i bijesz się tak jak mówię, z tą sportową takim duchem, że okej, okay, jesteśmy sportowcami, chcemy się bić, to się bijmy, ale bijmy się na normalnych zasadach, a nie, że ktoś będzie oszukiwał albo nie wiem, nie róbmy fame MMA z tego czy, czy innych jakichś tych. Jasne, rozumiem, rozumiem. No to może właśnie taki osobny jakiś rozdział na zasadzie bójki, nie? Staje dwóch zawodników naprzeciwko siebie, zdejmują rękawice, jeżeli oboje tego chcą, dążą do tej konfrontacji, no to dajmy im wolną rękę na zasadzie takiej, no dopóki się krew nie poleje, albo dopóki jeden nie leży, no to, to okej. Okay. Ja myślę przede wszystkim, że zawieszenia są trochę głupie, moim zdaniem, to takie jest moje, że dostaje karę meczu, niech dostanie karę meczu, Taki jest, tak jest w Polsce, ale po co go zawieszać na kolejny mecz? Po prostu, mieli coś do wyjaśnienia, wyjaśnili to, to zostawmy, nie grają w tym meczu do końca, ale w następnym już nie grają, nie, że kurde, ty się nie możesz bić, bo wkurza cię ktoś i drugi chciałby to z tobą wyjaśnić, a ty sobie myślisz, no nie mogę, bo kurde, zawiesi mnie ktoś na trzy mecze, bo to będzie kolejna kara. Bo tak jest, że jeżeli masz chyba kolejną karę meczu, to to zawieszenie idzie w górę. Więc... Możliwe, to jest, już no tak to tak, tak jest. No to tak jest. To się ostatnio wydaje, że też tak jest. Nie? Że właśnie, jeżeli masz którąś karę meczu z kolei, no to to się tak jakby zawieszenie wydłuża. Więc to jest, to jest takie. Chcą się być to jest ich decyzja. To jest, oni są na lodzie, oni podejmują jakieś ryzyko. No ale z drugiej strony to jest też to, co rozmawialiśmy o wydarzeniu z Anglii. Każdy chce zapobiegać różnych sytuacji. No, i, i to też myślę, że jest jakieś zapobieganie tego, żeby, żeby coś się komuś stało. Jasne, no z tym nie ma co dyskutować, tylko bo ja się właśnie tak zastanawiam, no, jak jest bójka, no to jest wprost dany upust emocjom, i czasem to nie jest lepsze od tego, że powiedzmy, ktoś cię tam gdzieś nie wiem, wsadzi ci pod żebro ten kij, raz, drugi, trzeci, i ty już jeździsz później taki sfrustrowany. No bo tak, jak rzucisz rękawice, to zostaniesz dostajesz karę meczu, nie? Jak ci tam jeszcze coś sędzia doklepie, dostaniesz podwójną, to jesteś zawieszony, no nie? Czyli masz przypał, ale jeździsz taki, powiedzmy, przez całą tercję sfrustrowany i szukasz okazji i to może powodować faktycznie jakieś niebezpieczne zagrania, nie? No bo jednak cały czas mówimy o tym, że no ile człowiek może na siebie przyjąć i na swoją psychikę w meczu, gdzie no na pewno te emocje kipią, nie? I, I nagle masz gościa, który gdzieś tam dwa, trzy razy cię tak, no sędzia tego nie zauważył, ale wiesz, że jeżeli ty powiedzmy do niego podjedziesz, to to sędzia zauważy, bo to już wszyscy będą widzieli, więc jeździsz i też polujesz na niego, nie? Mm. Czy to czasem nie jest właśnie trzeba się zastanowić, czy czasem nie jest lepiej po prostu dać sobie w gębę, tak kolokwialnie mówiąc, niż tak właśnie gdzieś później szukać jakichś nieczystych zagrań czy coś, nie? Takich cwaniackich. No myślę, że tak, że masz rację tutaj, że wszędzie gdzieś szukamy, żeby od czegoś uciec. Myślę, że masz tył głowy tym bardziej zawodnicy, którzy gdzieś tam z tych czołowych piątek, którzy nie są do odbitek i tak dalej, oni są najbardziej wkurzeni i czasami najbardziej poszkodowani, bo jeździsz i ty masz z tyłu głowy jeszcze tym bardziej jak jest wynik z tyłu na, na styku no ty nie możesz zrobić nic głupiego ale masz tą frustrację w sobie gdzieś może ona wybuchnąć w pewnym momencie przeleje się tak ta, ta kula śnieżna w końcu lepi się w bałwana wielkiego tak, tak. I, i wystrzelisz i możesz zrobić głupotę, myślę, że, że masz z tym rację, no ale ja mówię, ja nie, nie wiem co mam powiedzieć na ten temat, bo, bo jest to ciężkie dla mnie jako zawodnika oceniać jakie są przepisy i tak dalej jest to... Nie jest to nasze zadanie, o tak. No oczywiście, ty graż na tych zasadach, które są ustalone. E, a jak jest e, z przyszłością twoją? Czy patrzysz w ogóle w przyszłość? Czy zastanawiasz się, e, co po hokeju? Ja ci oczywiście życzę jak najdłuższej kariery, jak Jaromir Jagr, na, co najmniej, czyli w sumie jeszcze nie wiem jak długiej, no ale kiedyś na pewno trzeba będzie. Czy ty o tym myślisz już, czy jeszcze, jeszcze nie? Cieszysz się hokejem i nie przejmujesz przyszłością? Powiem ci szczerze, że miałem takie podejście do, do ostatniego, przed, przed sezonem, ostatnich wakacji. Gdzie po sezonie w Katowicach nie wszystko było tak, jak bym chciał, i to nie układało się tak, jak bym chciał. I gdzieś te myśli się pojawiały: o kurde co jakby się coś wydarzyło, wykoleiło i co bym robił. Gdzieś, gdzieś o tym coraz częściej myślę, gdzieś cały czas staram się coś już robić w tym kierunku, żeby mieć jakieś zabezpieczenie swoje, że po karierze będę coś miał robić, będę mógł cokolwiek robić. No bo, bo nie sztuką jest skończyć karierę i powiedzieć dobra, teraz nie będę nic robił, odporzę, to od hokeja całe życie grałem, a teraz nie będę pracował. No nie, musisz jako człowiek, tym bardziej w Polsce, Pracować, bo nie zarobisz tylu pieniędzy, żeby, żeby odłożyć na, na całą swoją przyszłość, więc, więc każdy gdzieś myśli. Myślę, że ja osobiście staram się coraz bardziej o tym myśleć, nawet jak zarządzać swoimi pieniędzmi, czy inwestować, czy, czy coś robić, czy się doszkalać I myślę, że to jest dobre. W tym momencie może. Dwa lata temu bym powiedział: Po co mi to? Jestem hokej i ja wiem, że będę grał w hokeja i najdłużej jak się da i na pewno będę grał długo. No to teraz może z wiekiem też mi to przyszło, że kurczę, myśl o tym, co będzie później. Też dużo zawodników, z którymi rozmawiałem, też mi mówili: Musisz myśleć. Albo z chłopakami, którzy gdzieś pokończyli karierę, mówią: Pomyśl czasami, co, co możesz zrobić. Nie myśl o tym intensywnie, ale myśl już, miej już jakieś opcje w twojej głowie, że potem będzie, nie wiem nagle pstryczek i żebyś już wiedział, co możesz robić. Jasne. E, OK, to teraz historia naj, że tak powiem, teraźniejsza. E, przejście twoje do Sosnowca. E, no wydawało się, że w Katowicach e, no mogłeś się czuć dobrze. tak? Dwa mistrzostwa, e, generalnie topowy klub. Jak to się stało, że znalazłeś się jednak w Sosnowcu? Czy była w ogóle możliwość zostania w Katowicach, czy to może ty zdecydowałeś? Ogólnie tak. 6 lat w Katowicach uważam za bardzo pozytywne, które dużo mi dały i bardzo cieszę się z tego czasu. Po sezonie, po mistrzostwie, myślę, że to gdzieś wyszło z mojej inicjatywy i, i dyrektora sportowego, że to czas się rozstać, bo bo ja wiedziałem, że ja chcę grać więcej. Mnie nie zadowalało to, że, że mam po 8 minut ice time'u w każdym meczu. Ja chciałem grać więcej, wiedziałem, że jestem młodym zawodnikiem i mogę jeszcze dużo dać, mogę jeszcze się dużo nauczyć, a się doznała, że tego bym nie robił. Więc uznałem, że tak, że na pewno chcę grać więcej i to był mój priorytet. I cały gdzieś tam, cały wakacje myślałem, gdzie będzie dla mnie dobrze, żebym grał, czy gdzieś wyjechać za granicę, próbować. No ale nie oszukujmy się z moimi statystykami z ostatnich sezonów. No Przy, przy takiej ilości grania no nie, nie miałem żadnej karty przetargowej, więc gdzieś to rozważałem, gdzieś jakieś opcje były. Nie wypaliło, bo czekałem do, do samego końca i uznałem, że Sosnowiec będzie dla mnie fajnym miejscem. Tym bardziej, że znałem trenera Sarnika, bo też z nim współpracowałem, też miałem jedne z lepszych sezonów pod nim, grając u niego. Więc uznałem, że dobra, spróbuję i, i zobaczymy, co będzie. I się udało. E, a właśnie wielu kibiców jednak podważa zdolności trenerskie e, Piotra Sarnika. Jakim trenerem jest Piotr Sarnik? Kurczę, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Dla mnie, ja jestem obdarowany dużym zaufaniem od trenera Sarnika, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo mam ten czas na, gr na grę. Jestem bardzo często na lodzie, czy w przewagach, czy w osłabieniach, gdzie, gdzie praktycznie nigdy nie grałem, gram te osłabienia, mam nadzieję, że sprawuje się w nich dobrze. I, I przede wszystkim dziękuję za to, że, że mam to zaufanie u niego. Bo dla każdego zawodnika to zaufanie jest ważne. Jeżeli masz młodego zawodnika i, i powiedz ci trener, że graj, a nie, że po pierwszej zmianie coś zepsujesz, to siadasz i nie grasz, bo zepsułeś, no to to jest takie dobijające. Ja osobiście jestem człowiekiem, który gdzieś może za bardzo dobiera sobie wszystkie negatywy w moją stronę. Też nie dogadywałem się zbytnio z trenerem Jackiem pod tym względem. Trener Jacek jest bardzo surowym trenerem i, i no nie chcę powiedzieć, że, że źle to wspominam, bo, bo na pewno wyciągnąłem inne rzeczy. Ja staram się wyciągać z każdego elementu jakieś fajne pozytywy. U trenera Jacka nie grałem dużo, ale grałem w tej czwartej piątce, która była bardziej zadaniowa. Uważam, że przez to polepszyłem się w obronie, gdzieś w tej grze fizycznej, gdzie ja nie należałem do fizycznych graczy, to teraz gdzieś tam potrafię i zagrać ciałem, i, i więcej popracować właśnie w tej obronie. I te dwa sezony naprawdę mi dużo tego, w tym pomogły. I uważam, że jestem trochę bardziej kompletnym zawodnikiem pod tym względem, że gram i dobrze w miarę w obronie, i, i dobrze w ataku. Zawsze może być lepiej i tu, i tu. Ale mówię, trener, trener Sarnik jest przede wszystkim... Trenerem, który potrafi z tobą porozmawiać, który powie ci, czego wymaga, może z nim podyskutować, porozmawiać na różne tematy i, i to jest fajne. To wciąż jest trener, mamy do niego szacunek, ale nam pozwala, pozwala nam coś robić. Może nie za często, jak już nie wiem, ktoś coś psuje dziesiąty raz, to wtedy ci zwróci uwagę, zrypiecie, ale, ale jednak ci pozwala, pozwala ci popełniać te błędy, a każdy zawodnik myślę, że najlepiej uczy się na swoich błędach. Czyli trener Jacek Płachta nie tylko dla dziennikarzy jest surowy, na to wychodzi. No. Dla zawodników też. A jakie różnice między Sosnowcem a Katowicami? Instytucjonalnie, organizacyjnie, co jest na plus? Czego ci brakuje z Gieksy? O ile czegoś ci w ogóle brakuje? No, myślę, że przede wszystkim problemem jest budżet, jakim dysponują te dwie drużyny. W Sosnowcu jest nowe lodowisko, więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o zaplecze. Jest lepiej. Szatnie, lodowisko, odnowa biologiczna. Na siłownię jeszcze czekamy. Myślę, że, że wyrobimy się przed playoffami, będziemy ją mieć. Na razie korzystamy z, 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 z siłowni w Sosnowcu na mieście, że tak powiem. Ale mówię, jest praktycznie tak samo. No, ten budżet się różni. Może czasami czegoś braknąć, ale to jest takie chwilowe. Ale to myślę, że nie tylko, nie tylko w Sosnowcu, ale w, w niektórych drużynach tak jest. Możemy się tylko cieszyć, że mamy takie lodowisko w Polsce, gdzie, gdzie można bardzo fajnie się rozwijać i, i to lodowisko może się przede wszystkim rozwijać i korzystać z tego powinny nie tylko drużyny z polskiej ligi, ale też drużyna narodowa. No zdecydowanie, chociaż y, turniej niepodległości był. no Tak naprawdę na razie chyba jakichś poważniejszych to nie kojarzy, żeby się coś zapowiadało. Kwalifikacje olimpijskie w no tak, rzeczywiście. Masz rację. No, ogólnie cały park sportowy, no bo to nie tylko lodowisko, ale to jest ten cały ArcelorMittal park, imponujący naprawdę. Byłem tam właśnie pierwszy raz w listopadzie i byłem pod wrażeniem. Także. Nie, no, myślę, że każdy, każdy zawodnik, który przyjeżdża z drużyny Przeciwnej, powie, że piękne lodowisko i, i się cieszą naszym szczęściem zawodników Zagłębia, że, że możemy tam grać. Coś potrzebujesz Ten? Zmienić, <gry> Nie. zmienić znów? Przerwa? Okej, okay, dobra. No to kontynuujemy. A co się w takim razie w zeszłym sezonie wydarzyło? Mówię tylko i wyłącznie pod względem statystyk. Rok wcześniej 40 spotkań, 39 punktów i 11 na plus w statystyce plus minus. W zeszłym sezonie 32 spotkania, 5 punktów i minus 4. Kolosalna różnica. W ogóle zastanawiałeś się nad tym, czy to po prostu tak wyszło? Nie, no myślę, że większość powie, że spadek formy. Ja uważam, że w zeszłym sezonie też Liga Mistrzów. Fajnie. Grałem bardzo dużo, grałem w pierwszej piątce z Grześkiem Pasiutem i z Bartkiem Fraszko. Miałem dużo tego ice time'u. Później nieszczęsna znowu kontuzja w pierwszym meczu ligowym. Gdzieś mnie też to wybiło, no i, no i później po powrocie już była ta czwarta, piątka, osiem minut na lodzie w meczu, to, to nie jest dużo, żeby, żeby cokolwiek zrobić. Jeszcze grając w czwartej piątce, która jest bardziej zadalniowa, to tego nie było. Z tego, co kojarzę dwa sezony temu w Katowicach w pierwszym sezonie, co mieliśmy mistrzostwo, to tam więcej punktów narobiłem ba w play-offach, Chyba podobnie miałem same playoffy, miałem tyle samo punktów, co, co w sezonie zasadniczym. Myślę, że mieliśmy bardzo fajny atak tej, tej czwartej piątki w tym, tym pierwszym mistrzostwie, bo, bo naprawdę robiliśmy bardzo dużą robotę i, i cieszę się, że dołożyliśmy swoją cegiełkę. I w drugim sezonie już mieliśmy bardziej zadaniową, zadaniowy atak, więc gdzieś bardziej się rozbijaliśmy, czy, czy dawaliśmy odpocząć tym pierwszym czempionkom. A jakim trenerem był Jacek Płachta? Wróćmy do niego, bo już wiadomo, że surowym, bardzo surowym, raczej. Trzeba mieć jakiś, może i mocny charakter, bo ja nie powiem, że mam mocny charakter. Jestem bardziej człowiekiem, który, który dobiera do siebie różne rzeczy i. No i ciężko mi cokolwiek powiedzieć takiego mądrego na, na temat pracy z trenerem Jackiem, bo, bo gdzieś bardziej skupiałem się na tym, żeby, żeby pracować gdzieś uciekać od właśnie tej, tej presji, którą trener Jacek nakładał na zawodnika. I to był gdzieś mój priorytet. No ale ktoś może równie dobrze powiedzieć, że jak chcesz być mistrzem, no to musisz niestety ciężko trenować, musisz być pod ciągłą presją. Czy się zgadzasz z tym? Uważam, że musimy rozróżnić jakby dwie strefy, czyli różnicę presji treningowej. Cię trenuj ciężko, bo to jest bardzo fajne, to jest potrzebne. A strefę tą mentalną, psychiczną, poza lodem, bo, bo jeżeli, mówię, to jest tak jak z zawodnikiem, jeżeli wiesz i z tyłu, masz, z tyłu głowy masz to, że popełnisz błędy, i nie zagrasz, to jednak gorzej ci się gra. Nie ryzykujesz, nie podejmujesz jakichś decyzji, które, które byś chciał podjąć, bo masz z tyłu głowy, zrobię to źle, to już nie zagram. A my jako zawodnicy mieliśmy tego ice time'u w czwartej piące mało, no to nie chciałbym mieć jeszcze mniej. Czyli czasem była obawa jednak, prze, że baliście się zaryzykować. Ja mówię, można tak powiedzieć? Ja mówię o sobie. Ja wiem, że, że gdzieś za każdym razem, jak coś źle zrobiłem, to była ta presja właśnie, zrób to, ty masz to zrobić dobrze i tak dalej, i tak dalej. No, ja, ja lubię, raczej lubię, nie lubię, ale, ale dobieram to do siebie i staram się gdzieś popracować nad tym, ale najgorsze jest w tym to, że popełniasz błąd i nie masz okazji go naprawić. Więc to, jest, to, to był gdzieś tam mój problem, w którym ja myślałem, miałem, nie wiem, jakąś decyzję do podjęcia fajną, którą chciałem podjąć, ale z tej głowy dobra, nie, nie zrobię tego, bo po, po, nie będę grał i, i już nie, nie będę mógł poprawić i będzie później, a, bo ty nie zagrałeś dobrze, dlatego grzejesz. I ludzie też gdzieś z trybun patrzą na ciebie i mówią, on nie gra dobrze, bo popełnił jeden błąd, bon, a potem nie grał. No to jeżeli cię człowiek pamięta z trybun jako osobę, która coś zrobiła źle i nie miałeś okazji nic zrobić więcej, no to, to jednak jest to takie z tyłu głowy, zagram bezpiecznie, prosty hokej i, i tyle. Zrobię to, co mhm. do mnie należy i, i koniec. A co byś o obecnym sezonie powiedział? No bo... Mm... Na papierze naprawdę macie świetną drużynę, są i młodzi zawodnicy, i doświadczeni. Eee, no ale właśnie przytrafiła się ostatnio z Sanokiem ta porażka. Wielu wam zwiastowało walkę naprawdę z czołówką ligi, a jesteście na miejscu ósmym po 30 spotkaniach. Czy w ogóle wiecie, co jest nie tak, czy po prostu jeszcze. Jeszcze gdzieś tam próbujecie wrócić na te właściwe tory? Na pewno jest dużo detali, takich mniejszych, gdzie, gdzie popełniamy błędy. I, I my o tym wiemy, gdzieś nad tym pracujemy na treningach, staramy się cały czas doszkalać i, i robić, pracować, współpracować razem, bo każdemu się błędy przydarzają, ale najważniejsze jest to, jak zareaguje drużyna na, na te błędy. My możemy grać lepiej. Sami wiemy o tym, że, że mamy drużynę taką, która może naprawdę dużo zwojować. Może też kilka razy pech. Nie wiem, nie chcę zawalać na pech, bo, bo temu szczęściu przeciwnika, czy, czy na, naszemu pechu, pechowi, jak to się odmienia, no ja i jest problem pamiętam. teraz. No, no ale w każdym razie temu Wszyscy też trzeba pomóc. No, temu też trzeba pomóc. Co nie? To nie jest tak, że ktoś ma szczęście i, i wygra. No nie, musisz mu pomóc w tym szczęściu, żeby on mógł to, to wykorzystać. I, i my, my to z tym mamy problem. Myślę, że. Czasami za bardzo pomagamy przeciwnikowi wygrać mecze, które mamy wygrane, bo, bo tak jest, i to jest gdzieś tam moja ocena. Ale nad tym pracujemy i myślę, że do tej najważniejszej części sezonu będziemy na tyle gotowi, że, że te błędy będą tak naprawdę minimalne. Bo hokej jest grą błędów, i, i te błędy zawsze się zdarzają. Czyli yy, będzie walka sosnowca w playoffach. Serce zostawicie. Oj, no no to na pewno. Mamy młodych zawodników, tak jak powiedziałeś, i, i doświadczonych, i na pewno zrobimy wszystko, żeby namieszać. Ja osobiście nie chcę kończyć sezonu w pierwszej rundzie, odpadając, i, i dołożę wszelkich starań, żeby, żeby tą pomóc i drużynie, i tym zawodnikom, żebyśmy zagrali na naprawdę dobrym poziomie. Tego Wam życzymy. Mały chaos nie jest zły, w tej, jakby właśnie się wydaje, że mamy bardzo poukładaną ligę, która. Na początku sezonu mniej więcej wiadomo, kto gdzieś tam będzie walczył, więc im więcej chaosu, tym lepiej w tej kwestii. No, myślę, że patrząc nawet na miejsca, te czwarte do ósmego miejsca do nas, jest naprawdę styk taki punktowy, że, że tam każdy może być na tym czwartym miejscu. My też jeszcze możemy skoczyć wyżej i będziemy też o to się starać, bo każde zwycięstwo buduje i to nie będzie tak, jak mówię, że playoff jest najważniejszą częścią. Przepraszam, my też musimy grać teraz dobrze i, i pchać się do tego, żeby wygrywać te mecze, bo będą nas budować. No i potencjalnie daje to lepsze, lepsze miejsce w, przed playoffami, teoretycznie z przeciwnikiem, którym powinno być łatwiej, no bo też będzie zajmował niższe niż ten, nie? Bo ostatni gra z pierwszym i tak dalej. Myślę, że w tym sezonie nie będzie różnicy chyba. Myślę, że każda drużyna naprawdę będzie grać na styku i te mecze będą wyrównane. Nie ma czegoś takiego, że pierwsza drużyna będzie miała łatwą, łatwą przeprawę. Myślę, że... Myślę, że... że każda drużyna może sprawić niespodziankę. I jestem ciekaw playoffów Teraz, był sezon zasadniczy już byłem przed, tak gdzieś tam na, na tych sparingach i tak dalej, już byłem ciekaw, co to będzie w tej lidze. I, I naprawdę ta liga jest bardzo wyrównana. Ta liga jest naprawdę fajnie wygląda, każda drużyna może wygrać z każdą i myślę, że w playoffach będzie podobnie. No w zeszłym sezonie niewiele brakło, a GieKSa by odpadła na początku. Przecież tam był ten ostatni mecz z Jastrzębiem, też był dość gorący, taki trochę na styku, z tego co pamiętam. Finalnie zostali mistrzem, ale no niewiele brakło a zaraz na początku playoffów, by odpadli. No, to była długa seria. Tak, z tego co pamiętam, to chyba mieli, nawet przegrywaliśmy czy dwa i graliśmy mecz w Jastrzębiu. I tak. to, to, było to była ważna chwila. No. To myślę, że to była bardzo ważna chwila, że wygraliśmy ten mecz w jaszczembie na 3, no i u nas musieliśmy już dopełnić. Byliśmy gdzieś tam podniesieni tym, że, że wygraliśmy u nich i mamy mecz siódmy u siebie. I naprawdę myślę, że to był jeden z cięższych pojedynków, jeżeli chodzi o, o playoffy, bo drużyna z jaszczemia wiemy, jaki gra hokej. Jest to fizyczny hokej, bardzo pokładany i ciężko się przeciwko nim gra. No właśnie y, ostatnio padło u nas takie y, to, Jasiek Sołtys powiedział, że jak gra z jastrzębiem, y, to nie zastanawiasz się, czy cię będzie coś bolało, tylko co cię będzie bolało. No, myślę, że tak, że mają na tyle fizycznych zawodników. Może teraz się to trochę zmieniło, ale mają fizycznych zawodników, lubią grać y, mocno pressingiem, czy, czy w obronie bardzo, bardzo dobrze grają i grają mocno, także. Niczysz tylko, żeby ci nie bolało cię aż za dużo. Dobrze. A czy czegoś żałujesz w swojej dotychczasowej karierze? Nie, myślę, że nie. Teraz patrząc na to, nie żałuję żadnej decyzji. Miałem kilka, kilka wzlotów i upadków w swojej, w swojej przygodzie w Katowicach, nawet gdzieś nawet w pierwszym sezonie po kontuzji. Jedną nogą byłem w Opolu. Okazało się, że, że nie mogę mieć drugiego transferu, więc wróciłem do Katowic, grałem w trzeciej piątce nagle i, i też dość popunktowałem. Później ten sezon też gdzieś, gdzieś był dla mnie taki, myślałem, czy, czy zmienić klub, czy zostać, co, jakie decyzje podjąć. Zostałem. Może też nie był jakiś bardzo dobry sezon. Gdzieś później znowu wleciałem na ten, ten poziom, taki, że gdzieś punktowałem i strzelałem dużo bramek. Później trener, trener Jacek przyszedł i że też znowu się to uspokoiło. Gdzieś grałem tą czwartą piątkę, nie grałem już tej samej roli, co, co miałem wcześniej. No ale mówię, wyciągam z każdego sezonu jakąś lekcję. Cieszę się, że w Katowicach było tylu bardzo dobrych zawodników i to Polaków i obcokrajowców, od których mogłem się bardzo, bardzo wiele nauczyć i naprawdę z tego się bardzo cieszę. Miło to słyszeć. Ode mnie tyle w tej części. Y, przejdziemy sobie jeszcze do szybkiego strzału, ale to za chwilę. Także y, dziękuję Tobie za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję też naszym widzom, którzy jeszcze z nami są. Jeszcze. Ci... Przepraszam, y że tak długo. <laughs> Mówiliśmy Ci już, że to nie jest najdłuższy, także no. nie ma się co przejmować. Z nami był i jeszcze za chwilę będzie Patryk Krężołek, Zagłębie Sosnowiec obecnie. Dzięki, pozdrawiam.